Mama pojechała rowerem do sklepu po prezenty. Z domu do sklepu, pod górkę, jechała przez 45 minut z prędkością 8 km na godzinę. Po zakupach postanowiła wrócić do domu tą samą drogą i jechała z górki z prędkością 24 km na godzinę. Jaka jest średnia prędkość mamy w trakcie całej podróży, z domu do sklepu i z powrotem? Szukamy zatem średniej prędkości mamy podczas całej podróży. Będzie ona równa całkowitej przejechanej odległości przez całkowity czas podróży. Jaka będzie przejechana przez mamę całkowita odległość? Całkowita odległość to odległość z domu do sklepu, droga po zakupy, plus odległość ze sklepu do domu, droga powrotna. Mama pokonuje dwa razy taką samą odległość, bo wraca tą samą drogą, czyli dwa razy droga z domu do sklepu. Jaki będzie całkowity czas podróży? Suma czasów do sklepu i z powrotem. Ok, wiemy, że odległość z domu do sklepu i ze sklepu do domu jest taka sama. Dlatego tutaj mnożymy jedną z tych dróg razy 2 i będzie to równe całkowitej przejechanej drodze. Wiemy, że czasy podróżowania do sklepu i ze sklepu będą różne. Skąd to wiemy? Bo jechała z różnymi prędkościami. Do sklepu jechała znacznie wolniej, więc droga do sklepu zajęła jej znacznie więcej czasu niż droga z powrotem. Sprawdźmy, które z tych rzeczy znamy. Skąd możemy wiedzieć, jaka jest odległość z domu do sklepu? Nie ma takiej liczby w tym zadaniu. Ale pierwsze zdanie mówi nam, że mama jechała przez 45 minut z prędkością 8 km na godzinę. Mamy więc dany czas podróży do sklepu i prędkość. Powinniśmy móc obliczyć odległość. Odległość dom-sklep równa się... Musimy się upewnić, czy jednostki są wszędzie takie same. Tu mamy minuty, a tutaj kilometry na godzinę. Najprościej będzie zamienić minuty na godziny. 45 minut liczone w godzinach, godzina ma 60 minut, to będzie 45/60. Obydwie liczby podzielimy przez 15 i mamy 3/4 godziny. Odległość dom-sklep równa się 3/4 godziny razy 8 km na godzinę. No to jaka jest ta odległość? 3/4 razy 8 albo razy 8 pierwszych to będzie 24/4, czyli 6. Jednostki, godziny się skracają i mamy wynik w kilometrach. Odległość dom-sklep to 6 km. 2 razy odległość dom-sklep to 12 km. To cała przejechana przez mamę odległość. Jedziemy dalej. Jaki będzie czas drogi do sklepu? To wiemy od samego początku. Powiedziane jest w zadaniu, że to 45 minut. Pozostańmy przy godzinach. Zamieniajmy wszystkie czasy na godziny. Będziemy mieli wynik w kilometrach na godzinę. Czas drogi do sklepu to 3/4 godziny. A jaki jest czas drogi powrotnej? Znamy prędkość mamy pędzącej do domu. Znamy też, bo już obliczyliśmy, odległość do sklepu i odległość do domu, bo to takie same odległości, 6 km. Możemy tę odległość, 6 km, podzielić przez prędkość powrotu do domu, 24 km na godzinę. 6/24 to samo co 1/4. Kilometry dzielone przez kilometry na godzinę to samo co kilometr razy godzina na kilometr. Kilometry się skracają i mamy 1/4 godziny. I zgadza się to z naszymi przewidywaniami. Z powrotem pędziła 3 razy większą prędkością, więc przejechała tę samą drogę w 3 razy krótszym czasie. Do sklepu jechała 3/4 godziny, a ze sklepu do domu tylko 1/4 godziny. No i chyba możemy policzyć już średnią prędkość mamy przez całą jej podróż. Równa się całkowita przejechana odległość, czyli 12 km, podzielone przez całkowity czas, czyli 3/4, dodać 1/4. Czyli dokładnie cała godzina. Średnia prędkość równa się 12 pierwszych, czyli 12 km na godzinę. Może się zastanawialiście, dlaczego nie możemy po prostu uśrednić tych dwóch prędkości, 24 i 8. No to by nie było ok, bo 24 i 8 były używane w różnym czasie. Zamiast tego trzeba wrócić do podstaw. Średnia prędkość to całkowita odległość przez całkowity czas. Obliczamy całkowitą odległość. To pierwsze zdanie mówi nam, jaka jest połowa całkowitej odległości z domu do sklepu. Wystarczy tę odległość podwoić. A całkowity czas możemy obliczyć, dodając to 45 minut
do czasu obliczonego z tej prędkości i obliczonej wcześniej drogi. I mamy w wyniku całkowitą odległość przez całkowity czas, czyli 12 km na godzinę.